bardzo, witam się z Wami w nowym vlogu w tygodniu z Meg. Słuchajcie, na wstępie, zanim się rozgadam i zanim zapomnę, chciałabym Wam bardzo, bardzo podziękować za wsparcie. Nadal twierdzę, że mam tu praktycznie same super osoby, że są tu inteligentne kobiety i mężczyźni i że uważam, że tworzymy tutaj całkiem miłą, sympatyczną, inteligentną i dojrzałą społeczność. To tyle tytułem wstępu, słuchajcie. Dzisiaj jest dla nas jako pary taki szczególny dzień, takie nasze małe święto, więc dzisiaj dlatego widzicie mnie bez make-upu, ponieważ wieczorem będzie make-up. Jest restaurant week i mówiłam Wam, że właśnie tego dnia będziemy wychodzić na jakąś kolację. Mój chłopak zabukował, nie pamiętam już, później Wam na pewno wieczorem pokażę, co to za miejsce. Zabukował właśnie stolik. Mamy całe menu degustacyjne, więc chętnie Wam pokażę i opowiem, czy było dobre, czy nie było dobre. I właśnie dzisiaj wieczorem, z racji tego, że dzisiaj wieczorem wychodzimy, ja mam już świeże, czyste, umyte włosy, ale nie mam make-upu, bo po prostu zrobię go później, żeby był świeży, żebym nie musiała chodzić cały dzień w make-upie. No bo wiecie, ja jakoś jak siedzę w domu, to nie zawsze mam ochotę robić nie wiadomo jaki szalony make-up. Ale w ogóle coś mi się zmieniło, bo mam ochotę na szpilki i w ogóle muszę wyjąć swoje szpilki, przypomnieć sobie, co ja takiego mam, czy mam jakieś takie, które po takim czasie niechodzenia na obcasach nadają się do chodzenia, więc zobaczymy, bo pamiętam tylko takie jedne złote z Kazara, więc no, na razie raczej nie jestem na to gotowa, ale może w jakąś szpileczkę wskoczę. Także dzisiaj mamy wieczorem fajne plany, ostatnio mamy trochę taki zalatany czas, ale takie uroki lata. Słuchajcie, dzisiaj przyszła do mnie moja pierwsza taka paczka. Jakiś czas temu firma Eveline odezwała się do mnie i zapytała, czy nie chciałabym przetestować kilka ich kosmetyków. I słuchajcie, ja napisałam, że spoko, bo generalnie pomyślałam też, że fajnie będzie, jeśli na moim kanale będą pojawiały się jakieś nowości, które mogę przetestować, które mogę Wam pokazać, dać Wam znać, jak mi się sprawdzają. Zresztą Wy to widzicie u mnie często, czy coś się sprawdza, czy się nie sprawdza. I od razu mam na myśli krem z Biodermy, który chyba sobie którym się wysmaruję po prostu na działce, jak będę, żeby być pomarańczowa tam, a nie wśród ludzi. Więc stwierdziłam, że to fajny pomysł, żeby przetestować coś i do makijażu, i do pielęgnacji. I jak dzisiaj, słuchajcie, odebrałam tą paczkę, to ja już jak ją wzięłam w ręce, to wiedziałam, że na pewno będę się z Wami tym dzielić, bo no ja nie jestem w stanie, wiecie, zużyć tylu kosmetyków, a też uważam, że fajnie by było, gdybyście testowały ze mną. Także na pewno, słuchajcie, zrobimy sobie jakieś rozdanie, ale to jeszcze nie wiem jak i co, może dzisiaj się zastanowię, to wieczorem dam Wam znać o, nie wiem, o warunkach, o zasadach, żeby po prostu to było zawarte w jednym filmie. Także tak, zaraz sobie otworzymy tę paczkę, jestem mega podekscytowana. No ja już widziałam, bo musiałam ją, wiecie, trochę rozpakować, ale zaraz zobaczymy wspólnie. Ale zanim, słuchajcie, chcę Wam opowiedzieć o kilku takich życiowych, codziennych kwestiach. Po pierwsze, truskawki w Warszawie już smakują jak truskawki, nie smakują jak słodka woda, są przepyszne. Byłam, no akurat jak ja się śmieję, tego mojego pana truskawki kupiłam i mówię do niego, wie pan, jak nie będą smakowały, to ja do pana je przyjdę oddać, a on do mnie. Wiem, ja już panią kojarzę, więc nie wiem, o co mu chodziło, ale są przepyszne, także ja teraz wszystko z truskawkami. Tak jak wcześniej miałam fazę na arbuza, to do Lidla mam dalej niż po truskawki, więc teraz mam fazę na truskawki. Jedna sprawa. A druga sprawa, mówiłam Wam o projekcie Balkon i słuchajcie, zamówiłam światełka solarne o barwie ciepłej i mamy już na balkonie solarne światełka i słuchajcie, nawet w taki pochmurny dzień, dzisiaj jest ciepło ale, i słonecznie, ale w taki pochmurny dzień ten akumulatorek się ładuje i one też są spoko, bo mają włącznik, że można je wyłączyć, a ja myślałam, że to będzie tak, że one świeciły cały czas i w ogóle mają różne tryby, ale ja z trybów migających nie korzystam, bo ja się boję, że ja dostanę po prostu jakiegoś, nie wiem, napadu epilepsji, więc u mnie po prostu świecą się światłem stałym, ale są przepiękne, takie ładne, takie właśnie mają takie ciepłe światło i to tak pięknie wygląda na balkonie i słuchajcie, tak się jaram, że musiałam się z Wami tym podzielić. Oczywiście, gdzie je kupiłam? Teraz ten, kto mnie ogląda. 3-4. Allegro! Tak, tam kupuję wszystko. Więc właśnie kupiłam światełka, są super, jestem nimi zachwycona i też dzięki temu, że mamy balkon osiatkowany, było bardzo łatwo je powiesić.
Także mamy trochę już taki klimat letni na balkonie. No i tak, słuchajcie, ja przyszłam przywitać się, a jak zwykle gadam i gadam. W ogóle mam wrażenie, że tutaj w sypialni mam całkiem spoko światło, więc wiecie. Więc się tak rozgaduję. Dobra. Chodźcie, otworzymy razem paczkę. W ogóle dajcie mi znać, czy jesteście za takimi testami kosmetyków, czy nie jesteście. Jestem bardzo ciekawa waszego zdania, bo ja stwierdziłam, że na początku tak się zastanawiałam, że a w sumie po co? A później stwierdziłam, że a dlaczego nie? Razem sobie potestujemy, ja pokażę wam, jak to wygląda na mojej twarzy, albo później jak potestuję pielęgnację, jak to się sprawdza u mnie. I też dzięki temu wy będziecie mogły coś zobaczyć, czy spoko, czy nie spoko. No i tak, dajcie znać, lecimy otwierać. W paczce od Eveline, zobaczcie, między innymi był taki zestaw wariet tuszu, który mi polecałyście, który ja kupiłam i jeszcze go nie używałam, ale myślę, że już na dniach, bo ta nieszczęsna pupa mi przysycha, będę testować. I tutaj mamy bazę pod tusz do rzęs, która unosi i nadaje objętości. Tutaj mamy jakąś paletę cieni, tę maskarę, o której wam mówiłam, w zasadzie o której wy mi powiedziałyście i dzięki wam ją zakupiłam, i eyeliner, taki w formie pisaka. Precyzyjna końcówka w formie pisaka z łatwością pozwala narysować super cienką, jak i grubą wyrazistą kreskę. Przetestujemy to sobie na pewno. Pojawiły się też, słuchajcie, trzy podkłady i mam wrażenie, że te trzy rodzaje wydają się być dla mojej cery całkiem spoko, bo tutaj zobaczcie, jest Blur Effect i Velvet Finish. Tutaj jest matujący i tutaj jest matujący, więc nie będę się, mam nadzieję, wyświecać. Mamy jakąś paletę Misty Galaxy, później sobie zobaczymy, co to takiego. Mamy też, słuchajcie, serię kokosową. Wiecie, że ja kocham pielęgnację i uwielbiam ją testować, więc tutaj mamy delikatną piankę, krem pod oczy, jakieś dwa kremy nawilżające. Aha, dobra, ten jest dla suchej cery, a ten jest do wszystkich typów cery. Nawilżająco-kokosowy płyn micelarny plus tonik. A jeśli chodzi o make-up, to słuchajcie, mamy tutaj też dwie mgiełki. I to jest mgiełka matująco-odświeżająca i mgiełka utrwalająco-odświeżająca. Jestem mega ciekawa tych produktów, bo jak wiecie, no ja raczej nie używam, ale ta matująco-odświeżająca, no zobaczymy. Mamy też ciekawe, w sumie trzy produkty do ciała. Tutaj mamy ekspresową piankę brązującą do ciała i słuchajcie, śmieję się sama do siebie, bo wczoraj używałam balsamu brązującego w połączeniu z tym takim sprayem z Liren, który jakiś czas temu wam pokazywałam. No i ten balsam już mi się kończy, stwierdziłam, że będę musiała chyba kupić jakąś mgiełkę. A tutaj to jest bardzo ciekawe, bo to jest intensywnie ujędrniający olejek do biustu i ciała, zmniejsza rozstępy i celulit. I wiecie co, mi się wydaje, że to pod bańkę chińską może być spoko. A tutaj to jest, słuchajcie, ja jeszcze przed YouTube'em używałam tak jesień, zima rozgrzewających tych antycelulitowych balsamów i wiosna i lato chłodzących. Nie wiem, czy ten ma jakiś, a tak, formuła chłodząca, to idealnie. Używałam właśnie tych chłodzących i jak zapytacie mnie, czy uważam, że te balsamy działają, odpowiem, że uważam, że masaż może być w połączeniu z tym balsamem, olejkiem czy czymkolwiek innym. Działa na pobudzenie krążenia, usprawnienie układu limfatycznego. Myślę, że to bardziej w tym kierunku. Także tak, słuchajcie, ja mam tego tyle, że na pewno czymś z wami się podzielę, bo ja, jak wiecie, sama tego na pewno nie zużyję. Także ja pomyślę nad rozdaniem, jak to ograć. No i tak, taka, słuchajcie, mała pierwsza paczka. Jestem tak podekscytowana, że ja już kawy nie potrzebuję. I zobaczcie, ta Mystic Galaxy wygląda w ten sposób. Czekajcie, postaram się jakoś tą folikę zdjąć. O, zobaczcie, są beże, złotka i są fiolety. Jak dla mnie idealna dla, w sumie dla mnie, dla zielonych oczu i dla brązowych. Fajne te kolorki są. Sprawdzimy jeszcze tą drugą. I słuchajcie, ta druga paleta Variet, ona ma tak jakby skórzane wykończenie. Bardzo fajnie to wygląda. I tutaj, a, czy ja zdejmę folię bez uszkodzenia? A, tutaj jest do zdjęcia, czekajcie. Czekajcie, muszę jedną ręką, to nie dam rady, muszę odłożyć kamerę na chwilę. I tak wyglądają kolorki w tej drugiej, też mega uniwersalne, jest dużo, znaczy dla mnie uniwersalne. Mamy brązę, brązy beże, brzoskwinia na całą powiekę, te róże też są tutaj ładne. Mam nadzieję, że aparat oddaje te kolory, bardzo fajna. Także Eveline, bardzo dziękuję za paczkę. Na pewno będę testować i makijaż, i pielęgnację. W ogóle słuchajcie, robię sobie drugą kawę i chciałam wam powiedzieć, że te ciastka od Karoliny z Milki w białej czekoladzie, ja wam je tak serdecznie polecam. One mają tak dużo białej czekolady wokół. Są takie chrupiące i są takie, Boże, takie przepyszne. My się śmiejemy,
Aż się ślinie. My się śmiejemy, że to medaliony są. I słuchajcie, jakbyście mieli gdzieś dostęp i lubicie białą czekoladę, to ja wam gorąco polecam. Mój chłopak kocha białą czekoladę i chcieliśmy je zjeść wszystkie naraz. Oczywiście, że typowa Magda zobaczyła, ile to ma kalorii i sobie dawkujemy te szczęścia, ale polecam bardzo. To tyle w temacie. Teraz sobie robię kawę niestety bez ciastka. W ogóle Magda Miss Always Perfect. Pokazywałam wam jakiś czas temu to ciasto, kurde, Kinder Country. Wielu z was narobiłam na nie ochotę. Mam zdjęcia tego ciasta w telefonie i raz na jakiś czas sobie oglądam. Wiem, że to brzmi źle. Napisała mi, że słuchajcie, ma przepis na takie, tylko z białą czekoladą. To ja nie wiem, czy można lepiej. I mam mi podesłać ten przepis, ale ja poprosiłam tak jesienią, jakby wiecie, żeby to lato jeszcze jakoś przebrnąć, ale na pewno będę robić, bo powiem wam, że raz na jakiś czas zrobienie takiego totalnie nie fit ciasta zrobiło mi totalnie dobrze na głowę, naprawdę. I można sobie mówić o jakichś takich zdrowych zamiennikach, o fit, lżejszych opcjach, ale to nie jest to samo. Jakby nie wiem, jakie wy macie podejście, ale ja widzę po mnie, że po prostu lepiej mi na głowę, jak zjem raz na jakiś czas takie fuj, niezdrowe, pełno cukru, tłuszczu i nie wiadomo czego jeszcze, niż codziennie takie fit, popierdółki, oszukiwanie siebie, że to jest, wiecie, ciasto. Tak jak, nie wiem, czy opowiadałam wam, kiedyś robiłam fit tiramisu i to było tiramisu ze skyrów. Później pamiętam, że dziewczyny na Instagramie mi pisały, że po prostu miałam słaby przepis, no ale generalnie robiłam to fit tiramisu ze skyrów i trochę roboty z tym było, dużo bałaganu z tym było, a efekt był taki, że nie było to dobre. Także to właśnie takie moje przemyślenia a propos tych ciastek. Karolina, raz jeszcze dziękuję. Dobra, słuchajcie, ja już przyszłam, na szybko się zbieram. Właśnie teraz tak przyszło mi do głowy, że mogłabym nagrać dla was filmik albo po prostu gdzieś w którymś vlogu opowiedzieć o takich Chociaż, czy ja wam takiego filmiku nie nagrywałam? No, mnie się to za wiele nie zmieniło. Chodzi mi o takie kosmetyki na lato, poprawiające wygląd naszej skóry. Na przykład teraz, słuchajcie, zaaplikowałam na nogi, które mam bardzo pogryzione przez komary, przez spacery w lesie. Pozdrawiam, Sylwia. Zaaplikowałam taki ten krem CC z Bielendy, który pokazywałam wam, że już mi się przeterminował i słuchajcie, znalazłam jego dosłownie resztkę, bo ja miałam na niego taki patent, że no ta tubka nie była najwygodniejsza i przelałam sobie do takiego małego pojemniczka z pompką i znalazłam po prostu jeszcze resztkę go. Na szczęście, bo mam tak pośniaczone nogi, ja idę w krótkich spodenkach, bo jest u nas piękna pogoda. I właśnie a propos tego kremu z Bielendy, tutaj mam, słuchajcie, takie krople z Vibo rozświetlające, które na przykład mieszam z kremem i kładę na dekolt na ręce, żeby to tak ładnie rozświetlić. Ja generalnie kocham błysk, żeby była jasność, to od razu mówię, że to nie wszystkie produkty polecane przeze mnie są subtelne. Natomiast właśnie jak macie na przykład jakieś ważne wyjście, fajnie. Jak macie jakieś ważne wyjście, czy na przykład wesele, na przykład przed weselem mojej przyjaciółki pożyczałam wszystkim druhnom praktycznie ten krem CC z Bielendy i na ramiona i wiecie, on nie jest jakiś mega wodoodporny, ale naprawdę się sprawdza i jest super i tak samo właśnie te kropelki, ja nie wiem, czy to jeszcze jest w Rossmanie, to generalnie jest do ciała, a ja słuchajcie, a ja to idę po świeże pędzle, bo umyłam i nie przyniosłam ze sobą, zaraz wracam. Mam czyste pędzle, słuchajcie, myłam. Tak jak ostatnio we vlogu wam mówiłam, myłam. I właśnie ja, słuchajcie, uwielbiam takie produkty, które tak podkreślają albo czasami poprawiają nawet wygląd skóry. Wiecie co, następnym razem jak będę używać tego kremu CC z Bielendy, pokażę wam jedną nogę przed, a drugą po i zobaczycie, że faktycznie różnica jest widoczna, mimo tego, że on na skórze wygląda bardzo naturalnie. I tak samo właśnie te kropelki, też już jak będę miała po prostu chwilę, pokażę wam, jak to wygląda na ciele, bo ja uważam, że wygląda przepięknie. Zresztą ja bardzo lubię takie klimaty latem, lubię rozświetlone ciało i właśnie takich produktów używam. Teraz słuchajcie, na szybko, tak pomyślałam, że jutro przetestujemy już te produkty z Eveline, na spokojnie zrobimy sobie jakiś taki, wiecie, o kurde, pędzel mi nie wysechł. Jakiś taki dłuższy makijaż, a dzisiaj już sięgam po to, co znam. No, nie wysechł mi. Żeby zaraz nie przesadzić, zresztą ja o tych produktach...
Jezu, ale sobie plan narobiłam. Ja o tych produktach wam mówiłam, więc tutaj nie będę się rozwodzić, a wiecie, dzisiejszy make-up musi być taki dość szybki, bo wiecie, u nas jak zwykle mieliśmy dużo, dużo czasu i nagle mamy go trochę mniej, więc kurde, pędzle mi nie powysychały. I teraz słuchajcie, oczywiście rozświetlacz, u mnie to jest MAC Soft and Gentle standardowo, chociaż pokażę wam to. Spieszę się, ale pokażę wam to. On jest naprawdę na wykończeniu i ja nie żartuję i nie żartuję też z tym, że mi jest go szkoda. Ale tutaj, jak się jeszcze troszeczkę opalę, Bronze Goddess z Estée Lauder jest przepiękny. Oczywiście na dekolt. Słuchajcie, ja jak chcę eksponować tutaj kości obojczykowe i ramiona, to oczywiście mi coś na dekolcie wyskoczy, prawda? Samo życie, no ale dobra. Tak, zrobię jeszcze brwi, powiek jakoś mega nie maluję, bo powiem wam, że dzisiaj u nas jest naprawdę ciepło. A poza tym nie będę już przesadzać, jeszcze muszę się ubrać. I słuchajcie, idę w szpilkach, coś mi się ostatnio odmieniło, ale idę w szpilkach, trudno. Najwyżej pomęczę się, przemęczę i stwierdzę, że to nie było tego warte, ale tak, dobra, dokończę make-up i pokażę wam, co mam na sobie. No i słuchajcie, jeśli o mnie chodzi, jestem już gotowa, włosy podprostowałam, make-up dokończyłam, okulary przeciwsłoneczne, bo jednak jeszcze słońce świeci. Na sobie mam taki zwykły top na ramionczka z H&M-u bawełniany i takie spodnie, one się paper coś tam nazywają, z tego co kojarzę, z Zary. Wiecie co, one mają kilka ładnych lat, ja w ogóle w nich nie chodziłam, z tego względu, że no... One nie robią ładnej sylwetki właśnie przez to, no przez to takie widzicie, marszczenie, one są na gumce, ale generalnie są bardzo komfortowe i są bawełniane, dlatego na nie się zdecydowałam. I do tego te buty z czego? Z Voyasa, które pokazywałam wam wcześniej, kot nie z Voyasa i wiecie co? Mam ze sobą tą moją Fabiolę, tylko że wymieniłam jej pasek, bo ja podczas zakupu kupiłam dwa, ten szeroki, który noszę na co dzień. I ostatnio właśnie po rozmowie z koleżanką naszło mnie na to, że przecież ja mam drugi i w ogóle go nie używam. No i stwierdziłam, że dzisiaj będzie dobra okazja, także ja wyglądam w ten sposób, może wezmę jeszcze jakąś marynarkę, chociaż chyba jest za gorąco. Kot już jest w szafie, więc wyjmę kota i lecimy. A jeśli chodzi o perfumy, to użyłam swojej nowości i to jest Michael Kors Wonderlust. Pudrowe, słodkie, dość ciężkawe, także jeśli ktoś lubi takie zapachy, można sobie wąchnąć. Jeśli się będziecie zastanawiali, czy tutaj przyjść, przychodzicie na własne ryzyko. Czekaliśmy godzinę na przystawki i się nie doczekaliśmy. Wychodzimy wkurzeni, głodni i zniesmaczeni. Dziękuję, nie pozdrawiam Honolulu. I tak się kończą randki w nieznanych miejscach, słuchajcie. Wróciliśmy do domu, głodni, wkurzeni, straciliśmy czas i kasę na taksówkę. Nie zjedliśmy zupełnie nic, jesteśmy mega głodni. Już jakby powiedzmy, jeśli chodzi o ten regulaminowy czas, czekaliśmy ponad godzinę, już nie dostaliśmy żadnych przekąsek, nie dostaliśmy przystawek, no już po tej godzinie miarka się przebrała, bo ja się zaczęłam głodna robić i wiecie, no nie, absolutnie, gdzie pani powiedziała, że chwileczkę tylko musimy poczekać. I ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć jedno, bo jakby było to dla mnie miejsce zupełnie nowe i nigdy nie byłam na Restaurant Week, bardzo zawsze chciałam i słuchajcie, ja myślałam, że w skład tego wydarzenia wchodzą tylko restauracje, więc mój chłopak rezerwując miejsce, rezerwując stolik w tym miejscu, zresztą jak ja wam wcześniej mówiłam, no byłam pewna, że to jest stolik, tak, a to jest po prostu takie... No nie wiem, jak to powiedzieć, taka miejscówka z leżaczkami, z hamakami i jedna rzecz mi się bardzo nie podobała, że na zewnątrz wszyscy palili papierosy. To jest dla mnie nie do przejścia, zwłaszcza jak miałabym jeść. Tak. No ogólnie wszystko to ładnie tam wyglądało, w sensie wystrój, a jedzenie nie wiem, nie wypowiem się, bo nie widziałam nic. Jesteśmy mega głodni, mój chłopak teraz poszedł z Mariuszem na spacer, ja się chwilę bawiłam z bułką i zaraz będziemy zamawiać burgery, bo mieliśmy tam jeść właśnie burgery jakieś super wypasione, no niestety do tego nie doszło.
Także tak, jesteśmy mega głodni i nie polecam miejscówki Honolulu, choćby jedzenie tam było najpyszniejsze. Ja nie lubię takiego, ja rozumiem, że nie wiem, może się coś zepsuć, że może być jakaś obsuwa, ale ja nie rozumiem i nie lubię i nie akceptuję takiego podejścia do klienta. Mogliśmy dostać czekadełko, mogła nam pani od razu powiedzieć, że jest problem z czymkolwiek, jeśli był, a ja mam po prostu wrażenie, że tam był problem z logistyką, bo osoby, które zamawiały po nas, dostawały jedzenie, więc... Tyle w temacie super randki i super wyjścia. No dobra, słuchajcie, ja po tych obżarstwach przyszłam zrobić nam miętę i tym samym będę kończyć dzisiejszego vloga. Lecę go od razu trochę zmontować. No i co? I mam nadzieję, że widzimy się jutro. Dajcie znać, czy lubicie tygodnie z Meg. Dajcie mi w ogóle trochę miłości po tym dzisiejszym dniu, bo... No bo wiecie. Dobra, mam nadzieję, że widzimy się jutro. Pa! Thank you.